Cześć, z tej strony Luiza, wasza ulubiona Predator Girl i dziś będziemy grać w State of Decay 2 na Nitro 5. Dziś zagramy w State of Decay 2, czyli jedną z bardzo wielu gier, którą możecie pograć, jeśli macie subskrypcję Xbox Game Pass. Ta usługa polega na tym, że nie musicie kupować jednej konkretnej gry, tylko w ramach tej subskrypcji macie bardzo dużo gier i w zależności od dnia czy nastroju możecie pobrać sobie dowolną grę i w nią danego dnia zagrać. A jak już jesteśmy przy promocji, to chciałabym Wam przypomnieć, że na laptopy Nitro 5 mamy promocję i przy zakupie właśnie tego modelu macie taką 3-miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass za darmo. Link do promocji znajdziecie w opisie. Nie przedłużajmy, zacznijmy grać. Moi drodzy, właśnie odpalamy grę. Muszę Wam się przyznać, że jest to tytuł w ogóle, o którym po raz pierwszy w życiu słyszę, więc będzie dość ciekawie, bo nawet nie mam zielonego pojęcia, o czym jest ta gra, czy to jest strzelanka, czy to jest jakaś przygodówka, platformówka. No, w ogóle nic nie wiem na temat tej gry. Jedynie logo, które wyświetliło się przed chwilą, może wskazywać na to, że będziemy tutaj coś strzelać. Dobra, mamy pierwszą planszę. Możemy sobie ustawić tutaj kontrast. Tak jest trochę za ciemno, tak oczywiście za jasno. Myślę, że tak będzie optymalnie. Okej, niech tak będzie. No i co teraz? Okej, teraz nam się coś tutaj ładuje. Okej. Co my tutaj mamy? Standard zone, grand zone. Nie, no oczywiście, że jak ja gram w ogóle w pierwszy raz w tę grę, to bierzemy poziom najprostszy. No. Zobaczymy w ogóle, jak mi będzie na tym najprostszym poziomie w ogóle szło. Wiecie co? Wybieram... Teraz znajdujemy się w panelu, gdzie możemy wybrać swoją postać. Czy będziemy grać Jordan czy Jonathanem? Ja wybieram... nie wiem, czy wybrałam już tę postać, czy przeskipowałam. Ja bym wolała jednak grać Jonathanem. W ogóle nie wiem dlaczego, ale w grach zawsze wolę grać facetami. Jakoś tak, nie wiem, lepiej mi się gra. Zawsze, gdy mam możliwość wyboru postaci, to wybieram mimo wszystko facetów. Nie lubię grać kobietą, ale no jak widać, tym razem pogramy Jordan, tak? O, a tu jest Jonathan. Dobra, tutaj słuchajcie, mamy jakieś takie dziwne stworki. Mamy jakąś broń? Nie, mamy tylko baseball. Nie wiem, czy tutaj coś znajdę, chyba raczej nie. Nie. Aha, no dobra. Chyba tędy nie wyjdziemy. Może porozmawiamy z Jordanem. To wygląda mi to na jakieś zombie. No, dlaczego nie rozmawiacie? Dobra, strzałka na minimapie wskazuje nam tę stronę. O! Już pierwsze zombiaki mnie atakują w ogóle. Czekajcie, może chwilę chociaż. Jesteśmy na jakimś kempingu, wokół nas jest bardzo dużo namiotów i z tego co widzę to słońce zachodzi, a w grach o zombie to raczej nie jest dobry znak, bo to oznacza tylko jedno, że za chwilę zombie się obudzą i nas zaczną atakować. Bandaż, super. Bardzo nam się przyda. No i co teraz zrobimy? Tutaj mamy kolejny... Oj, zombie, zombie! A, ojejku, mocne są te zombiaki, słuchajcie. I w ogóle to zobaczcie, broń mi już się skończyła. Rozwaliłam całą broń na nią. Będziemy musieli poszukać jakiejś nowej broni za chwilę.
przekąski. Dobra, tutaj coś mamy. No szkoda, no tak czasami w życiu bywa. Dobra, i co, ja mam się z nimi bić, jak ja nie mam broni? No dobra, no, a, bo to ja mam chyba nóż taki. Dobra, ja mam kosę. Ja myślałam, wiecie, że mam bejsbola, dlatego... No dobra. I w ogóle zobaczcie, ja sobie teraz tutaj przeszukuję. No przeszukuj. A tam zombiak na mnie czeka. Dwa bandaże bardzo się przydadzą. A chyba tutaj jakiś wykrzyknik jest, że zombiak jest za blisko. Okej. To wygląda jak jakieś przedszkole może trochę? Kolejny zombiak, starcie. Okej, mamy opcjonalne zadanie, żeby sobie znaleźć nową broń. Może tutaj coś będzie? No i mamy. I przeszukujemy dalej nasz kemping. Duża paczka fistaszków. Mam nadzieję, że w środku są fistaszki, no bo co innego by tutaj wziąć jako przekąskę. Tam mamy coś do zebrania. Jakaś notatka. No dobra. I zombiak. Skąd on nam tutaj wyszedł? To jest, znaczy to się jest pani zombiak. Jest tu jeszcze więcej zombiaków, których tu za chwilę pokonamy i dopiero wtedy będę dalej przeszukiwać obóz. Tak wiecie, jak oni gdzieś tutaj na mnie polują i czyhają. To tak słabo trochę. W ogóle, ej, ja mam nadal już tak mało życia? Jak on się ocknął? Akysz. Muszę się uleczyć. Mamy tutaj coś? O, tutaj jest chyba apteczka. No i elegancko kolejny bandaż. Już jeden zużyliśmy przed sekundą. No i co? No i słuchajcie, chodzimy sobie po takim obozie. Mam, że przyjemnie się gra, fajna gierka. Weszliśmy do miejsca, w którym potencjalnie powstanie nasz dom, nasza osada i doszłam do wniosku, że to jest dobry moment na to, żeby zakończyć dzisiejszy gameplay. Resztę gry przejdę w samotności, więc na dzisiaj kończymy ten materiał. Chciałam Wam jeszcze przypomnieć o tym, że kupując laptopa Nitro 5 otrzymujecie 3-miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass za darmo, także będziecie mogli zagrać w tę grę oraz wiele, wiele innych na tym cudownym laptopie, na którym wszystko chodzi bardzo ładnie. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, o cenie. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!